W poprzednim materiale zapoznaliśmy się nieco bardziej ze strukturą Daytime i możemy teraz tą wiedzę wykorzystać w praktyczny dla nas sposób. Załóżmy, że tworzymy aplikację, podobną do portalu Airbnb, w której użytkownicy mogą rezerwować jakieś noclegi. Naszym zadaniem jest w tym przykładzie napisanie algorytmu, który sprawdzi, czy rezerwacja noclegu w konkretnym terminie jest możliwa, uwzględniając inne rezerwacje. Czyli dla przykładu, patrząc w kalendarz jakiegoś noclegu, Mamy tutaj na przykład daty skreślone od 10 do 12 czerwca, czy też od 19 do 20, lub też od 24 do 26 czerwca, które oznaczają, że w tych terminach ktoś inny już zrobił rezerwację. Także nowy użytkownik, który chciałby zrobić rezerwację dla siebie, nie będzie w stanie utworzyć rezerwacji w tych samych datach. Czyli załóżmy, że chciałby on utworzyć rezerwację od 2 do 4 czerwca, to jak najbardziej powinien on być w stanie utworzyć taką rezerwację, ale natomiast jeżeli chciałby utworzyć rezerwację od 8 do 11 czerwca, no to taka rezerwacja nie powinna być zezwolona, ponieważ ktoś inny już zarezerwował nocleg od 10 czerwca. Także w tym algorytmie, jako dane wejściowe, dostajemy najpierw od klienta zakres dat, czyli datę początkową rezerwacji, jak i datę końcową, oraz dostaniemy listę wszystkich innych rezerwacji. Gdzie każda z rezerwacji jest również jakimś zakresem dat, od początku do końca rezerwacji. Także może, zanim przejdziemy do implementacji w kodzie, zastanówmy się, jak powinien wyglądać algorytm, który na tej podstawie będzie w stanie zweryfikować, czy dana rezerwacja jest dostępna, czy nie. Załóżmy, że daty, jak i rezerwacje, przedstawimy liniowo, liniowo na osi czasu. Na tym slajdzie mamy kilka rezerwacji, np. od 10 do 12 czerwca, od 19 do 21 oraz dwie inne. I teraz oczywiste jest, że na przykład jeżeli ktoś chciałby zarezerwować termin od 1 do 3 czerwca, to jak najbardziej taka rezerwacja powinna być dostępna. I również jeżeli chciałby on zarezerwować termin od 1 do 9 czerwca, to podobnie taka rezerwacja powinna być dostępna, ale natomiast jeśli ktoś chciałby zarezerwować termin od 1 do 14 czerwca, no to taka rezerwacja nie powinna być dostępna, ponieważ nachodzi ona już na istniejącą rezerwację. Także sprawdzając, czy nowo utworzona rezerwacja nie będzie kolidować z żadną inną, będziemy musieli sprawdzić, czy w tym konkretnym przedziale czasu przypadkiem nie znajduje się jakakolwiek inna rezerwacja nachodząca na tą, którą chce utworzyć użytkownik. Także może dla uproszczenia rozważmy sytuację, w której Rozpatrujemy nie kilka, ale tylko jedną istniejącą rezerwację i odpowiadamy sobie na pytanie, w jakich przypadkach nowo utworzona rezerwacja nie powinna być dozwolona. No, pierwszym takim przypadkiem będzie sytuacja, kiedy, kiedy data początkowa nowej rezerwacji lub data końcowa nowej rezerwacji będzie mieścić się w przedziale istniejącej już rezerwacji. A drugim przypadkiem jest rezerwacja, która zaczyna się przed istniejącą już rezerwacją a kończy się po niej. Także jeżeli będziemy już w stanie zweryfikować, czy nowo utworzona rezerwacja koliduje z pojedynczą rezerwacją, czy nie, no to ten sam algorytm będziemy w stanie zastosować na każdą inną rezerwację, istniejącą już w systemie. Jeżeli znajdzie się chociaż jedna rezerwacja, z którą koliduje, to będzie oznaczać to, że terminy rezerwacji są niepoprawne. W Visual Studio przygotowałem bazowy program, w którym będziemy implementować nasz algorytm. Także może pokrótce go omówię, Przygotowałem klasę Reservation, która posiada dwie właściwości typu DayTime i jest to po prostu zakres dat, czyli daty, czyli wartości from oraz to. oraz klasa Reservation ma konstruktor, który przyjmuje te dwie wartości. A w samym programie w metodzie main najpierw pobieramy listę wszystkich rezerwacji, które istnieją już w systemie. Jak widzisz, będzie ich tutaj cztery, gdzie każda z rezerwacji ma swój początek oraz koniec jako DayTime. Jako wartość typu daytime, i następnie w metodzie main przekazujemy te wartości do metody display reservations, w której po prostu w pętli Forage wypisujemy terminy istniejących w rezerwacji. Następnie w metodzie main prosimy użytkownika o podanie daty początkowej rezerwacji oraz daty końcowej rezerwacji, i te dwie wartości z konsoli parsujemy do postaci typu daytime za pomocą metody parse exact, w której sprecyzowałem format daty jako rok 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 myślnik miesiąc miesiąc myślnik dzień dzień także w tym konkretnym formacie użytkownik będzie mógł tylko wpisać poprawną datę Ok, a następnie mając te dwie informacje pobrane od użytkownika przekazujemy je do metody is new reservation possible oprócz tych dwóch dat przekazujemy tutaj jeszcze również Listę wszystkich istniejących już rezerwacji w systemie. I to właśnie naszym zadaniem będzie implementacja tej logiki, w której musimy określić, czy, czy te dwie daty są prawidłowo podane przez użytkownika, czy nie, uwzględniając istniejące już rezerwacje. Także, jeżeli chcesz podjąć się tego zadania sam, to zatrzymaj to wideo, a kod bazowy, który właśnie zaprezentowałem, znajdziesz w opisie do tego filmu. Przechodząc do implementacji, wiemy, że będziemy potrzebować sprawdzić, czy w naszej liście istniejących już rezerwacji, istnieje chociaż taka jedna, dla której daty podane przez użytkownika kolidują się, czy nie. Także co możemy zrobić? To w Penciforage przeiterować po wszystkich rezerwacjach, które już istnieją. I teraz, tak jak wspomniałem, mamy dwa przypadki, kiedy zakresy dat ze sobą kolidują. Także może pierwszy warunek, w którym sprawdzaliśmy, czy. Data końcowa lub data początkowa nowego zakresu mieści się w przedziale konkretnej rezerwacji. Możemy to zapisać następująco: jeśli start date, .date jest większe lub równe book_reservation, czyli po prostu wartości, po której aktualnie iterujemy, from,.date. I jeszcze musimy sprawdzić z drugiej strony, czyli czy. Start date nie jest przypadkiem mniejsze lub równe wartości book reservation to. Date. I ten warunek określałby nam sytuację, kiedy nowa rezerwacja zaczynałaby się w czasie istniejącej już rezerwacji. Także możemy tutaj dodać od razu drugi analogiczny warunek. Czyli będzie to ta sama logika, z tym że dla wartości end date. Także podmienię start date na end date. I w ten sposób pokryjmy pierwszy przypadek nachodzenia na siebie dwóch zakresów dat. Także jeżeli ten warunek będzie spełniony, to rezerwacja nie jest możliwa, czyli z tej metody is new reservation possible, zwrócimy wartość false. OK, a drugim przypadkiem, który omawialiśmy podczas prezentacji była sytuacja, w której nowa rezerwacja zaczynała się przed jakąkolwiek istniejącą rezerwacją, a kończyła się po jej zakończeniu. Także możemy to sprawdzić w następującym warunku. Jeśli StartDate.date .date jest mniejsze od Book Reservation .from date, i jednocześnie end date, .date jest większa niż book reservation .to date I w takim przypadku rezerwacja również nie będzie możliwa, także zwrócimy false. a jeżeli żadne z tych dwóch warunków nie będzie spełniony podczas trwania tej pętli, to wiemy, że nie istnieje taka rezerwacja dla której nowo utworzona rezerwacja by kolidowała. Czyli możemy spokojnie zwrócić wartość true poza pętlą. Mając taką implementację algorytmu może uruchomić program i przetestujemy jego działanie. Także jak widzisz mamy tutaj już wypisane istniejące rezerwacje i załóżmy, że chcemy przetestować działanie algorytmu dla rezerwacji, która będzie kolidować z jakąś istniejącą. Czyli jako wartość początkową nowej rezerwacji Podam tutaj 3 czerwca, a jako datę końcową podam na przykład 13 czerwca. Czyli ta nowo utworzona data powinna kolidować z tą pierwszą rezerwacją, która została wypisana w konsoli. Jak widzisz, dostajemy informację select other booking dates. A dzieje się tak, ponieważ nasz algorytm zwrócił wartość false która była jak najbardziej poprawna, czyli ta nowo utworzona rezerwacja jest niepoprawna. Także sprawdźmy jeszcze drugi przypadek, w którym to data początkowa lub data końcowa nachodzi na, nachodzi na przedział jakiejkolwiek istniejącej już rezerwacji. Czyli na przykład niech to będzie przedział od 17 czerwca do 19. I tutaj również dostajemy informację: Select Other Booking Dates, czyli drugi przypadek również został sprawdzony prawidłowo. Ok, także może uruchomię program jeszcze raz i tym razem wpiszę daty, które powinny zostać dopuszczone do utworzenia rezerwacji. I takim przykładowym terminem niech będzie od 13 czerwca do 16. Jak widzisz, dla takiej rezerwacji dostajemy informację reservation booked, czyli nasz algorytm poprawnie zweryfikował nowo utworzoną rezerwację.